I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say. O, karczma Berta, zobaczcie. A widzieliście zresztą z raziki sztosik takie pyszne, rozpływają się w ustach. Oddychać nie kluseczki mogę, mięciutkie, pyszniutkie, o Jezu. Ale pyszne. Za każdym razem trzeba podkreślić, jak tutaj jesteśmy, to tu zawsze jest dobrze. Tak, karczma Berta w Świętej Lipce polecamy, a zobaczcie tam, jak ładnie wygląda sanktuarium. A my śmigamy. Gdzie? No do Pilca, no gdzie? Do Ilony. Zaczynamy dzień od śniadania, na śniadanie jemy żurek i zrobiłam tak, że podajemy to z jajkiem sadzonym. Kiedyś widzieliśmy, gdzie to było? W karczmie Jana, tak Luki? W karczmie Jana. No i zabieramy się za jedzonko. Zobaczcie, gdzie jesteśmy, kogo tutaj spotkaliśmy. Alpaki, ale są hardkorowe, jakie śmieszne. Może to malutka jest cudowna. No ta mała, chodź. Ale płochliwe są, trochę tak skaczą, aż ja się boję. Chodźcie tu, łobuziaki, chodź, pokaż się. Kurczę, nie trafiliśmy w pogodę, bo pada akurat tak. No pada i właśnie słabo nagrywać. A tamten wkurzony chodzi. To ten podobno, co Ilona mówiła, że facetów nie lubi, że pluje. Teraz przyjdzie pani, która je tu ogarnia, to nam trochę opowie może o nich. Kurde, no sorry. Te malutkie, jakie fajne. No jak wcina, co? Czyli pamiętajcie, całej marchewy nie można alpakom. A mówiłam, żeby Łukasz poczekał, żeby się tak nie spieszył. Jakie śmieszne. A głaskać się dają, czy tak sobie? Bo są mamami, tak? Aha. Więc to jest teraz taki czas. Jak ma ochotę, To podejdzie. Mhm. To jest teraz taki ciężki okres właśnie, że nie mogę, bo one się boją o małe, nie? Aha. To jest tak, tego tak bronią troszeczkę, nie? No. Powiedz mi, a co, one jeszcze mleko teraz ten piją? Tak, tak? Do pół roku. Do pół roku. A ile mają? Ten z września. O, to tak jak ja. Października, powiedz. Ale to taka za mała. Oni bierze. Ogólnie one są bardzo łagodne. No widać, no, właśnie. Widać, że spokojne są. No już jak trochę się zapoznały, to już... To pada, powiedz. Mi to jeszcze zimno. Ojejku. Pani nas dzisiaj wygoniła, bo normalnie to by się działy w środku. Tak? No. O, fajny, śmieszny są, nie? Tu Monia go karmi, zobaczcie, o, siema. Przywitaj się ładnie. Jak go będziesz karmić, to on będzie zdrowy. Ona, bo to ona jest. Jeden chłopak. Siemka, chłopaki. Dziewczyny. Super. Takie malutkie, jakie kochane są, Boże. Tymi uszami fajnie strzygą, tak. Podnosi. No gdzie ta marchewa? Gdzie? Gdzie jest? Ten, jak się ta nazywa? Ta jest Ingrid. Ingrid. To jest samiec ten tutaj, tak? O ten. I Franio, tak? Franio, cześć Franio. Dasz się pogłaskać? No chodź. Ja tu nie mam nic. Nie mam tu nic. Te malutkie, fajne są. Karmalek? Czyli to jest samczyk, a to jest samiczka biała. A widzę, że ty jesteś miłośniczką marchewki. A w jakich barwach, w takich dwóch barwach one występują? W takich brązowych? W zasadzie mają wszystko. Ja ciebie też. Tak. W zasadzie no to zależy, jak się je sparuje później, tak? No. U nas teraz tak, Frida, ta biała, to jest tak, Greta jest mamusią, a Gunnar ten za płotem to jest tato. Aha. I ona poszła całkowicie w ojca. No tak. Znowu od Ingrid. Od tej, to jest syn i też Gunnar też jest tatą. Aha, ale już i jest taki mieszany. I znowu poszedł całkowicie w mamusi. A,
Czyli jednak no, czyli... To zależy gdzie, która, jakie ma geny, prawda? Więc ja miałam słab, mocniejsze, poszedł we mnie, a tutaj poszedł Gunarka. Ale nie macie, jak ta malutka biała, popatrz na nią, no. Co, Frydzia? No tak. Goście, pogoda nieodpowiednia. No, no trochę deszczu. Ustało, trochę nie tak. Nie lubimy deszczu, prawda? Ależ żarłok jesteś normalny. A Gunnar jest samcem alfa i nie można do niego podchodzić, bo ma różne pomysły. No i jest agresywny. No i po prostu czuję, że jest tym samcem, wiecie, i broni stada, no nie? Ale też jest ciekawe, jak przyszliśmy, jak tam zaczął latać, biegać, się denerwować chłopak. A tutaj jedzonko, zobaczcie. Cycka ciąga. Nie chcę podchodzić, bo się Gunnar wkurzy zaraz. Weźmie i opluje, czy coś. O, o, patrzcie, na płot już, już wchodzi, już za blisko jest. Chodź, mówię, dobrze, że udało się wyjąć. Ale Franek jest przepiękny, co? No, Franek jest super. Ja to, mam pomysły. Dobra, że ma gdzie spać. No właśnie. Łukasz to odlepiał go tutaj. Tak. O, idź no. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Siemanko, witajcie na kanale podróżnicy.pl. My jesteśmy dzisiaj w Pilcu. Film o tym miejscu znajdziecie na naszym kanale pod tytułem Dom na Mazurach. Mamy dla Was taką propozycję, takie małe rozdanie. Dzięki właścicielce Ilonie, którą serdecznie pozdrawiamy, możecie zgarnąć jedną noc tutaj w tym apartamencie za friko. Wystarczy, że pod tym filmem w komentarzu napiszecie Mazury, cud natury. Wszystkie te komentarze wezmą udział w tym rozdaniu, więc zapraszamy Was na ten odcinek. Oglądajcie i koniecznie komentujcie. Rozdanie trwa do 10 stycznia i do tego czasu macie właśnie opcję, żeby dodać ten komentarz, a po 10 stycznia dowiecie się, kto z Was zgarnie nocleg w tym apartamencie. Apartament jest na około 5 osób, więc spokojnie możecie sobie tu przyjechać. Jedną noc macie w gratisie, dokupujecie sobie kolejną. Jedną noc i macie weekendzik w takim pięknym, przemiłym miejscu. Stwierdziliśmy, że zgłodniliśmy i postanowiliśmy jednak nie jechać do żadnej restauracji i będę robiła makaron z piersią w sosie śmietanowym, tak, z pieczarami. Tu już ogień jest rozpalony, żeby nie było. Tak. Fajerki się zaraz grzeją. Zaraz rzucam kuraka i makaron. Zobaczcie, tutaj w tej kuchence macie taki mały piekarniczek. Znaczy to nie jest piekarniczek bardziej, jeżeli chcielibyście coś podgrzać, nie? No ale fajereczki tutaj super i jest indukcja poza tym, jest. Git. No. Co byś robiła? To już powiedziałam. Kurczaczka, nie? Tak, już wrzucam właśnie. Trzymaj kamerę. No. Witajcie już w nowym roku i z tej okazji chcemy dzisiaj powspominać trochę w tym odcinku, co działo się w zeszłym roku. Tak, ale na początku chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku oczywiście, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego. I dziękujemy Wam oczywiście, że jesteście z nami, oglądacie i wspieracie nasz kanał. Tak, zaczynamy od stycznia. W styczniu wybraliśmy się do Zakopanego, była to pierwsza przygoda z tym miastem. Odwiedziliśmy Dolinę Kościeliską, Morskie Oko i byliśmy w najstarszej knajpie w Zakopanem. Zobaczcie. I na Gubołówce. Tak, i na Gubołówce. Zobaczcie, jak to wyglądało. Time to let it go. It'd be easy.
odwiedziliśmy Tykocin, miasto w województwie podlaskim. Piękne, piękne, z cudownym zamkiem i zjadłam tam najlepszą kaczkę pod słońcem. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me the one. Marcu, odwiedziliśmy Giżycko, a dokładnie karczmy Stary Młyn pod Giżyckiem. Jeździliśmy sobie na rowerkach wokoło jeziora Niegodzin. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. W kwietniu Łukasz obchodził urodziny i wybraliśmy się pociągiem do Szczecina. Zobaczyliśmy dźwigozaury i spędziliśmy tam 4 dni. I dowiedzieliśmy się sporo o paprykarzu w Szczecinie. Tak. Przyszła pora na maj, w maju wybraliśmy się na majówkę, wybraliśmy się na pierwszy biwak w tym sezonie i to było pole namiotowe pod sosnami nad jeziorem Gim. Odwiedziliśmy trakt biskupi i zjedliśmy pyszną, przepyszną karmuszkę w karczmie warmińskiej. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized had to let go, oh, oh, cause something's broken, and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me, without me, without me.
czerwcu udaliśmy się na kolejny biwak do Krynicy Morskiej na pole namiotowe numer 179. Bardzo fajna akcja, zobaczcie. Na początku lipca wyruszyliśmy na kolejne pole namiotowe. Było to również pole namiotowe pod Sosnami, tym razem w Okartowie nad jeziorem Śniardwy. Pozdrawiamy tutaj całą ekipę, która z nami się bawiła, czyli Anię, Darka i Marcina, a także ziomków z Łomży, którzy przebywali na tym polu. Później, zaraz po tym wypadzie, ruszyliśmy do Belgii. Dom na Mazurach, przypominamy film, no i wybraliśmy się do gorącej Albanii. Stuck in the past watching videos of us. I have been trying to get rid of your stuff, but voices in my head are telling me to stop. It's all I have left, all I have of you. Thought I was more than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure, I let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart and you tore it apart. Don't know why you had to hurt me like that. Cause now I'm messed up, drinking nonstop, just trying to forget you and everything we said. But I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me like that, love me like that? Oh,
outside in my bed all day long, listening to sad songs and feeling so low, thinking about you and where we went wrong. 'Cause I wanna know why you let me go. Thought I was more than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure, I let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart and you tore it apart. Don't know why you had to hurt me like that. 'Cause now I'm messed up, drinking nonstop, just trying to forget you and everything we said. But I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me like that, love me like that? We wrześniu z kolei wybraliśmy się na moją rodzinę do Lomkowa, na domek, który widnieje w internecie pod nazwą Sosnowe Love. I was lost, I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me, without me, without me. I have tried, oh I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it, it'll last forever. W październiku odwiedziliśmy pierwszą stolicę Polski, czyli Gniezno. Stuck in the past watching videos of us. I have been trying to get rid of your stuff, but voices in my head are telling me to stop. It's all I have left, all I have of you. Thought I was more than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure, I let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart and you tore it apart. Don't know why you had to hurt me like that. 'Cause now I'm messed up, drinking nonstop, just trying to forget you and everything we said. But I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me like that, love me like that? Oh, staying inside in my bed all day long, listening to sad songs and feeling so low. W listopadzie zaliczyliśmy w końcu długo wyczekiwany nasz pierwszy biwak na dziko w lesie. I was lost, I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause
something's broken, and I'm the reason. It's not that easy. No a grudzień właśnie jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy, czyli znowu w domu na Mazurach w Pilcu i tym kończymy nasz rok. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. Had to let go, oh, oh. Cause something's broken, and I'm the reason. It's not that